Ireneusz Prochera, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Czas zacząć nasze niedzielne spotkanie, a w studiu są ze mną Martyna Nakonieczny, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Paweł Dedydyński, Suwerenna Polska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Daniel Szkarupski, Konfederacja. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Tobiasz Gajda, Koalicja Obywatelska. Witam Państwa. I Paweł Kampa, Lewica. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no, przyznam, że ostatni raz tak wiele skarg na działalność policji w mediach społecznościowych to widziałem, gdy strajk kobiet wyprowadzał panie na ulicę po to, by domagać się liberalizacji prawa dotyczącego aborcji. A teraz po piątkowym, po proteście rolniczym w Warszawie, no, znowu ta fala niechęci do policji wraca. Czy rzeczywiście ona jest trochę na wyrost, jak twierdzą niektórzy i jak mówią przedstawiciele samej policji? Czy coś jest na rzeczy? Czy tam doszło do takiego, no, do próby spacyfikowania siłą tych wystąpień rolniczych? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Mogę taką szybką ripostę tylko do zadanego pytania? I... Pan dobrze, dobrze się zaczyna. Proszę bardzo. Chciałbym tak odnieść się. Szanowni Państwo, nie porównuję. Tak tu pan redaktor porównał właśnie do strajku kobiet, ale przy strajku kobiet to pluto na policję, to obrażano mundur policji, krzyczano z busów. Mamy tą słynną panią Lempart. Także proszę nie porównywać strajku prawdziwego rolników do protestu kobiet i do zachowania strajkujących podczas strajku kobiet i tych obelg wobec policji. Takich rzeczy nie było wśród manifestujących rolników w Warszawie. Dziękuję. Ale ja nie odnosiłem się, chciałem zauważyć życzliwie, nie odnosiłem do samej istoty manifestacji, demonstracji, tylko do ale tego, porównanie jak była traktowana, jak do tej fali nie było armatek wodnych przeciwko kobietom wyciąganych. Tak, proszę tego, ile wojsko miało wyjść, takie były. Dobrze, zostawmy to, bo to są, że tak powiem, jałowy spór w tym momencie. Sformułujmy inaczej pytanie. Zwróćmy się do istoty. Dobrze, to może proszę ja zacznę. Bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. No to popatrzmy Państwo, co się wydarzyło. Ja, może młodsi radiosłuchacze nie pamiętają, ale ja doskonale pamiętam 8 lat, kiedy rządził Donald Tusk i mieliśmy pacyfikację Marszu Niepodległości. Mieliśmy pacyfikację młodych ludzi protestujących przeciwko wprowadzeniu Akta 2 i mieliśmy wojsko i policję z broni gładkolufowej strzelającą do górników. I tak wyglądała uśmiechnięta Polska wtedy i tak w tej chwili wygląda uśmiechnięta Polska. Ja nie winię policji, bo policja zawsze wykonuje rozkazy, chociaż faktycznie zwróćmy też uwagę na to, że kiedy poseł Kingę Gajewską wciągnięto do radiowozu, to wobec panów policjantów było prowadzone wewnętrzne dochodzenie i ta sprawa była wyjaśniana. Mam nadzieję, że do tych panów, którzy rzucali kostką brukową w rolników, którzy atakowali tego człowieka na jednym z tych filmików, było pokazane, jak spoza kordonu wyciągnięto jednego człowieka, go brutalnie skopano i deptano po polskiej fladze. I że zostanie wobec nich wyciągnięta jakaś konsekwencja. I teraz Prawo i Sprawiedliwość zawsze stało murem za polskim mundurem. Proszę o tym pamiętać. I nie wolno było, tu zaczęliśmy od tej dyskusji o marszach kobiet, nie wolno było policji reagować w żaden sposób i pacyfikować w ten sposób marszów kobiet. Natomiast to, co się wydarzyło, jest skierowane przeciwko nam, bo przecież rolnicy nie idą tam dla własnej rozrywki. Oni bronią naszego życia, naszych cen pietruszek, że tak to może troszkę umniejszę, ale przecież chodzi o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywnościowe, żeby nas nie zalewało tanie zboże i inne produkty z Ukrainy i żebyśmy się mogli sami obronić i sami wyżywić, bo jak się sami nie wyżywimy, to Unia Europejska niczego nam nie da. A potężne korporacje, które na Ukrainie hodują w tej chwili zboże i są właścicielami tej ziemi, już czekają, żeby wyprowadzić tą produkcję poza Europę, do Ameryki Południowej bądź gdziekolwiek indziej. Więc te działania policji i to, co, na co pozwolił rząd Donalda Tuska, jest absolutnie niedopuszczalne. Dobrze, dziękuję. Paweł Dedydyński już w regularnym trybie teraz, proszę bardzo. Tak, ja bez żadnego trybu tak sobie zażartuję. Szanowni Państwo, tak, porównanie i zadanie tego pytania oczywiście bardzo złe, ponieważ nie mogę tu pozwolić na to, że porównujemy strajk kobiet i obrazę munduru, obrazy policjantów do tego, co się obecnie wydarzyło. Tak jak powiedziała pani przewodnicząca przed chwilą,
rzucanie kostkami, czyli odrzucenie. Są filmiki, są nagrania. To jest no, karygodne, że policja odrzuca tą kostkę w protestujących rolników. Sprawa kolejna, deptanie polskiej flagi. Tego jeszcze nie było. Także mamy przypomnienie, w jaki sposób Donald Tusk i jego rząd po prostu traktuje demonstrujących, manifestujących rolników, broniących tak naprawdę polskiej racji stanu, gospodarki rolnej. Jeżeli rolnicy tego nie obronią, to będziemy mieli wielki i poważny problem. Tak jak już tu kiedyś powiedziałem w programie, że za tą, że tak powiem, sytuację rolną w Polsce i w całej Unii Europejskiej odpowiedzialne są koncerny zagraniczne, czyli tu jest taki impas pomiędzy Unią Europejską a interesami handlu zbożem i tak dalej. Przecież wiemy, że na Ukrainie są koncerny Luksemburgu po kilkaset tysięcy hektarów, Holandii, Niemiec, Francji i tak dalej. Także, szanowni państwo, musimy bronić, i tu nie chodzi już o opcję polityczną. Wszyscy musimy bronić i starać się rozwiązać ten problem rolników, jaki jest. Czyli po pierwsze, zrobić porządek z tymi rezerwami zalegającymi w kilku milionach ton zboża, który jest. Musimy się go pozbyć. Już niebawem będą zasiewy, później będą zbiory i okaże się tak, że polski rolnik nie będzie mógł tych produktów sprzedać. Także siądźmy do stołu wszyscy. Niech koalicja 13 grudnia weźmie się w końcu do pracy i wyjdzie i rozmawia z rolnikami. Tego się domaga suwerenna Polska, tego się domaga Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Czas minął. Pan Daniel Szkarupski, proszę bardzo. Szanowni państwo, no, ci, którzy pamiętają ostatnie lata poprzednich rządów PO i PSL-u, nie są absolutnie zdziwieni tym, co się dzieje teraz. Jest to powtórka z rozrywki. Teraz jest to uśmiechnięta Polska. No, wypada zadać pytanie, a po ilu kostkach ty się uśmiechniesz, którymi dostaniesz w głowę? Wśród manifestantów byli też prowokatorzy. Tacy prowokatorzy zdarzali się też wcześniej na Marszu Niepodległości. Ja osobiście właśnie, brałem udział w straży uzupełnię, marszu. Że policja opublikowała nawet listę osób poszukiwanych za właśnie robienie, jak to się mówi kolokwialnie, zadymy podczas tej... Tak, no proponuję, żeby poszukali też w swoich rejestrach swoich pracowników, bo niektórzy z nich to mogą być etatowi pracownicy policji. Krążą różne nagrania. Część interwencji była absolutnie nieadekwatna do sytuacji. Zakończyło się skandalicznym podeptaniem też polskiej flagi i rozwiązanie systemowe, no to jest jedno i Konfederacja już je zaproponowała. Złożyliśmy projekt ustawy o tym, żeby każdy policjant prewencji mógł być możliwy do zidentyfikowania poprzez nadanie numeru. Nie wnosimy tutaj oczywiście, żeby to były dane publiczne z imienia i nazwiska, ale numer, który pozwoli zidentyfikować takiego policjanta, który nadużywa swojej władzy, są potrzebne. I jeśli takie numery będą, to także wpłynie dyscyplinująco na policjantów, którzy mieliby te ciągotki do tego, żeby nadużywać swojej władzy, a i też będzie to dla władzy istotnym punktem, tak, że po prostu teraz policjanci mogą być zidentyfikowani, że można ich po prostu pociągnąć do odpowiedzialności, jeśli swoje uprawnienia, tak jak to wiele razy było na Marszu Niepodległości, przekroczą. I wówczas też policja przestanie być narzędziem w rękach polityków do rozprawiania się z opozycją. I dla władzy też będzie to dobre, bo nie będzie oskarżana, że ej, oto wy robicie tutaj nieuczciwe manewry i wykorzystujecie policję. Dziękuję, tylko uzupełnię, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na to, że ten człowiek, którego złapano, ten policjant, którego złapano, jak rzucał kostką, sam się zgłosił na komisariat, więc sprawa dotycząca właśnie tego zachowania będzie prowadzona przez policję. Proszę bardzo, Tobiasz Gajda, Koalicja Obywatelska. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest w tym trybie zapominania tego, jak wyglądało 8 ostatnich lat. Tutaj nie porównywałbym absolutnie tego protestu do strajku kobiet, bo tamte zdecydowanie bardziej były mocniej tłumione przez policję i była próba nawet użycia wojska przeciwko kobietom.
rentą, więc tutaj zaznaczam, że tutaj nie ma w ogóle porównania tej skali tych protestów. To jest zupełna aberracja. Jeżeli chodzi o strajk ostatni, to tutaj widzę, że przyłączenie się do strajku Solidarności również podsyciło nastroje takie bardzo buntownicze wśród strajkujących. Koktajle Mołotowa, które leciały nie tylko w stronę policjantów, ale także i ratowników medycznych. To też jest nagranie, które warto przytoczyć tutaj w tym momencie. I pan Macierewicz, który wychodzi, mówi, że gdyby obrazek z protestu był czarno-biały, to jemu się stan wojenny przypomina. A co się działo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy też były używane armatki wodne, kiedy też były tłumione protesty i jakby tutaj nie widział tutaj pan Macierewicz żadnego problemu w tych sytuacjach. Zmieniono przecież prawo o zgromadzeniach za czasów PiSu, żeby trudniej było się gromadzić, więc te wszystkie działania miały na celu to, aby obywatele mieli ograniczone pole do działania. Pamiętamy czasy COVID-u, kiedy to właśnie trwały strajki kobiet, ograniczano możliwość zgromadzania się, rozwiązania, które później kontynuowano, jakby nie były znoszone mimo tego, że pandemia już odchodziła do lamusa, no to jest, to było na rękę PiSowi, żeby obywatel siedział cicho i nie protestował, a tutaj Donald Tusk spotkał się w sobotę z rolnikami w Centrum Dialog, też warto to zaznaczyć, że rozmowy są, toczą się i tutaj jest też kontrast między tym, co mówi Jarosław Kaczyński, że on będzie teraz wycofywał Zielony Ład. Jakby on nie ma żadnej mocy sprawczej. Tutaj pan Morawiecki zaakceptował na Radzie Europejskiej Zielony Ład i PiS już nie rządzi. Pan prezes chyba zapomina o tym, że PiS już nie rządzi i tutaj nie ma przestrzeni do tego, aby coś proponować. Proponuje Donald Tusk. Dziękuję pięknie. Paweł Kampa. Ja mam wrażenie, że odeszliśmy od sensu pytania pana redaktora, który pytał o jakby wizerunek, czy ustosunkowanie się do policji wykonującej rozkazy i swoje zadania. Czy doszło do nadużycia? Jasne. Odeszliśmy od tej sentencji i wydaje mi się, że tu jest poza sporem, że wszyscy stoimy murem za służbami mundurowymi. Poszczególne rozwiązania, także te dyscyplinarne wewnętrznych spraw policji, to są różne propozycje różnych środowisk politycznych, różnych posłów i one się sprowadzają, tak jak tu pan Skarupski przede mną mówił, do takich bardzo jakby publicznych identyfikacji. Tu zaznaczam, że jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa i ładu publicznego, to nie wszystko powinno być w ten sposób publikowane. Są procedury wewnętrzne i to policja jest bardzo dużą formacją. To nie ulega wątpliwości, że wszelkie spory będą tam wyjaśnione. Natomiast co do samego rolnictwa, co do tego aktualnego problemu, to oczywiście też przypomnę, że przecież nasza koalicja rządzi dopiero trzeci miesiąc, więc proszę dać chwilę czasu i na to, żeby mogła te skuteczne działania wprowadzić, bo przecież wcześniej wszelkie negocjacje w instytucjach europejskich z innymi państwami prowadził poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z tego wynikają dzisiaj te problemy, które mają rolnicy, które widzimy i które próbujemy teraz dopiero zacząć rozwiązywać. Jak byłem poprzednio w programie, widzę, że czas mi się kończy, ale ja chcę przedłużyć. Jak byłem poprzednio w programie, mówiłem, że ten protest się różni od poprzednich tym, że jest zrozumienie z dwóch stron. Widzę, że od pewnego czasu, kiedy prawa strona zbyt mocno się w to angażuje politycznie, ten protest przybiera zbyt radykalne formy. Ktoś się chce odnieść jeszcze? Czy przechodzimy do drugiego tematu? Tak, szybciutko. Proszę bardzo, po minucie jeszcze na replikę. To, co zauważyłam, szanowny panie kolego, czy nie rozumiem, co ma Solidarność rolników, to nie można się w związki jednoczyć. To już kiedyś delegalizacja Solidarności skończyła się dla jednego z jednego z systemów źle. I właściwie może tylko tyle ja. Proszę bardzo, pan Dedyński, minuta. To może Ja jeszcze bym zapytał w takim razie państwa, czy państwo staniecie po stronie rolników, czy Unii Europejskiej, bo tego konfliktu inaczej nie da się rozwiązać. Mm-hmm. Rolnicy chcą wyraźnie wyartykułowali, czego chcą. Chcą, żeby napływ produktów rolnych z Ukrainy, żeby nie było takiego niekontrolowanego napływu i żeby wypowiedzieć założenia Zielonego Ładu, czyli powstrzymać zniszczenie polskiego rolnictwa. Bo nawet jeśli my zniszczymy polskie rolnictwo, tak jak chce tego Unia Europejska,
to i tak nie zmienimy nic globalnie, dopóki globalni emitenci jak USA, Chiny, Rosja nie będą mieli takich samych restrykcji. Jakby nie patrzeć na całość Unii Europejskiej, przecież to są wszystko państwa, które mają swoje rolnictwo, tak? I mają te same problemy, co my. Dlatego rolników jest w całej Europie. Dlatego znalezienie rozwiązań, które są Polskę, dla naszych tak. rolników, też wymaga trochę czasu. To nie ale czy państwo staniecie po stronie Polaków i radykalnie nie rozwiążecie ten problem dla dobra Polaków, czy będziemy szukać jakiejś drogi na boki, że może trochę uspokoimy Unią Europejską? Dajmy teraz odpowiedzieć. Proszę bardzo, Paweł Kampa. Stawanie po stronie polskich rolników i interesów polskich rolników nie jest sprzeczne z interesem Unii Europejskiej ani rolników w całej Unii Europejskiej. Jest zbieżne. Tylko musimy odpowiednie rozwiązania wypracować. No tu się nie zgodzę. Panowie idą nie na kompromis. Nie wzięliście pod uwagę ani polskich, panowie ani francuskich, ani holenderskich, ani żadnych innych rolników. Wszyscy rolnicy się buntują. Ale kto tworzył, kto ten ład tworzył? A kto ma większość w parlamencie? Kto rządził, kto głosował za nim? Kto ma większość w Europie? A kto głosował za nim? Bądźmy jakaś chronologia, tak? To rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał ten ład. No dobrze, ale pan zrzuca teraz na rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to też jest szukamy rozwiązań. Nie wszyscy raz po kolei. Donald Tusk się spotyka i pracuje. Rozwiązanie jest proste. Rolnicy powiedzieli, czego chcą, a państwo szukają kompromisu. Kompromisu, który uderzy w polskie rolnictwo. Jednym zdaniem, proszę bardzo. Szanowni państwo, krótko i sensownie. Jeżeli tu obwinia się rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest wierutna bzdura, krótko mówiąc, bo my nie mamy przewagi, że tak powiem, w Parlamencie Europejskim, żeby cokolwiek mogliśmy przegłosowywać, to po pierwsze. Po drugie, 1,5 miliona to jest ta grupa to jest ta grupa rolników, że tak powiem, czyli to jest duża siła. Czego się boi Unia Europejska? I to wszystkim państwu to wyjaśni i zrozumiemy sens i te klucz problemu. W każdym kraju, czyli tak, jak pozbędziemy się rolników, czyli po prostu na Zielonym Ładzie, ta grupa społeczna straci swoją rację bytu, przeniesie się tak zwana produkcja do krajów zewnętrznych, a I wtedy w Unii Europejskiej możemy przeprowadzić wszystko. Nie mamy tak, nie mamy już górników, nie mamy stoczniowców, zostają tylko rolnicy. To jest jedyna grupa społeczna, która może się przeciwstawić, pójdę dalej, w samej Unii Europejskiej, czyli niemieccy, francuscy rolnicy, hiszpańscy, włoscy wychodzą na ulicę. Trzymajmy się faktów, a nie political fiction. I wychodzą polscy rolnicy. Jeżeli teraz rolnicy w całej Unii Europejskiej i w Polsce przegrają tą batalię, to za kilka lat Unia będzie mogła zrobić z nami wszystko. Także dziękuję. Będziemy to tylko... Zielony Ład akceptował tutaj kilka faktów. Zielony Ład akceptował na Radzie Europejskiej premier Polski Mateusz Morawiecki, to powtarzam jeszcze raz, i komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej jest pan Janusz Wojciechowski z PiSu, też powtarzam jeszcze raz. Ale dziękuję. Ja jeszcze odpowiem na ten zarzut, ponieważ premier Mateusz Morawiecki akceptował po raz pierwszy, w zamian za co Unia nas oszukała, bo miała przeznaczyć pewne środki, oszukała nas drugi raz i teraz nie odwracajmy, że tak powiem, sytuacji. A wy nie dzieliście środków z KPO? Nie. Jak się dwa razy kogoś oszukuje... Powiem w kierunku swojego adwersarza, bo widzę tutaj pole do kompromisu między nami, między wierszami u pana, także... Widzi pan, że w całej Unii Europejskiej tak. są te protesty rolników. Oczywiście. To nie są tylko protesty polskich rolników. W związku z tym rozwiązanie musi polegać na tym, żeby wysłuchać tych wszystkich rolników, ich propozycji, żeby ten ład ewentualnie zmodyfikować. Tak? To trwa. Albo nawet odrzucić. Na pewno zmodyfikować. Co do tego się zgadzamy, dlatego że te protesty rolników są w całej Europie. Tak. W związku z tym być może te pierwotne założenia muszą podlegać modyfikacji. I tu widzę pole do kompromisu. Tak? Natomiast on musi trwać. To nie jest tak, że rolnicy protestują i z dnia na dzień się coś zmieni. To chwilę musi potrwać, dlatego apeluję o stonowanie trochę tych emocji, także tych protestów. Dajmy rządowi pracować. Dziękuję bardzo. Kolejny temat. No, na początku uwaga techniczna. Było wysłane zaproszenie do przedstawiciela Polski 2050. No, niestety nie mamy tutaj nikogo z tego ugrupowania. Poniekąd ten temat będzie dotyczył, bo się na kanwie jakby urodził tych ostatnich wydarzeń, doniesień medialnych, z których wynika, że poseł Polski 2050, nasz opolski poseł Polski 2050, no,
no nie chcę użyć mocnych słów, no ale tak to też wybrzmiało w prasie i w komentarzach, próbował handlować miejscami na listach wyborczych do samorządu. Ale pojawiło się też jakby drugie dno i pytania przy tej okazji, czy może gdyby te przepisy były bardziej jakby no, przystające do życia, to nie dochodziłoby do tego rodzaju procederu. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Czy rzeczywiście trzeba byłoby zmienić przepisy? Bo może po prostu no, te pieniądze, które w tej chwili można wpłacać na rzecz u swoich ulubionych kandydatów i komitetów, są po prostu za małe. No ale to też, panie redaktorze, musielibyśmy się najpierw zastanowić nad tym, co to znaczy ta modyfikacja i jak daleko moglibyśmy pójść. Bo jeżeli podniesiemy limitów na przykład. Czyli spowoduje to, że wtedy jakby politykami i pracować w rządzie i być parlamentarzystami, wybieralni będą tylko ludzie, którzy będą mieli odpowiednie zasoby finansowe, tak? Czyli w pewnym sensie zdyskryminujemy ludzi młodych, którzy starają się zaistnieć w polityce, chcieć coś zmienić najpierw w samorządach, a później gdzieś wyżej. Ludzi, którzy mają doświadczenia, na pewno nauczycieli wy zdyskryminujecie w tym wypadku, jeżeli byśmy te limity znieśli. No, taka jest rzeczywistość. Większość z nas, ja myślę, widzę tu po panach kolegach, że się zgadzamy, że jakiś limit musi być. Natomiast jakby jesteśmy tu przedstawicielami poważnych partii wszyscy, partii, które dostają subwencje i my bardzo intensywnie, każdy, kto w kampanii pracuje, każdy, kto się zajmuje rozliczaniem, czy pomaga w rozliczaniu finansowania swojej partii tutaj przy wyborach, czy to są samorządowe, czy jakiekolwiek inne, bardzo dba o to, żeby wszystkie formalności były sprawdzone, bo od tego zależy subwencja i finansowanie, które i pana z lewicy, i pana z koalicji, i nas tutaj wszystkich dotyczą, więc nie możemy zostawić i tych limitów znieść na pewno, natomiast no, ta sytuacja jest dla nas brutalna. No i co powiem, znowu Opole, tak? Że znowu gdzieś to się rykoszetem odbije w naszym województwie i niestety ja plotek politycznych nigdy nie powtarzam, ale stawia no, pod znakiem, jakim mniejszym znakiem zapytania, różne inne sytuacje związane z Polską 2050, które przy wyborach sejmowych się już tutaj na Opolszczyźnie pojawiały i w nowym świetle stawia te odejścia z partii, które jakieś tam 2-3 tygodnie temu mieliśmy niestety. Jutro być może rzucimy rano trochę światła na te odejścia, bo gościem porannej rozmowy w Radiu Opole ma być Piotr Sitnik, czyli szef Polski 2050, dyrektor, tak, który odszedł z zarządu tej partii. Paweł Dedydyński. Szanowni państwo, już o tej sytuacji, zresztą zrobiliśmy w piątek konferencję prasową pod biurem poselskim Adama Gomoły, no niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. O tym, że tak powiem, no procederze, powiem tak. My zadaliśmy pytanie w czasie kampanii do parlamentu, ponieważ Adam Gomoła z całym jakby swoim sztabem przyszedł pod nasze biuro poselskie, zrobił konferencję o tłustych kotach, tu nam różne rzeczy zarzucał. Jest to wszystko w internecie, a my wyszliśmy z karteczką i krótko, na tych naszych takich kartkach było napisane: żądamy pełnego finansowania partii Hołowni. I o to się pytaliśmy. Ja już przed programem z panem redaktorem i tu z szanownymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, jak to jest możliwe, że partia, że tak powiem, kanapowa, niszowa, nagle ma milion tych followersów. Skąd to się bierze? Przecież to, krótko mówiąc, każdy z nas, kto zna się troszkę na mediach, widzi, że coś tu nie gra. I szybciutko, ile jeszcze mam czasu? Proszę kończyć, zmierzyć. To, co ujawniły, że tak powiem, materiały w NTO, to jest żenada. I to po prostu, jak patrzę na ale po stronie, przepraszam, NTO, czy po stronie oczywiście bohatera tej, że tak powiem, afery, to jest jedna z największych afer, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach. To jest mój komentarz. Ja tylko dodam, uzupełniając być może wiedzę tych, którzy nie śledzą na bieżąco, że pan Gomoła został wykluczony z partii Polska 2050, więc będzie teraz posłem niezależnym prawdopodobnie. Czy będzie ciąg dalszy w postaci dochodzenia prokuratorskiego, to jeszcze tego nie wiemy. Proszę bardzo, pan Szkarupski. Tak, jeśli chodzi tutaj o posła Gomołę i te przekręty finansowe, no miała być nowa jakość, a wyszło jak zawsze. Domniemane przekręty finansowe. Tak. No, domniemane, tak. Cóż, tą sprawą akurat powinna zająć się prokuratura i sprawdzić to. Natomiast tutaj bardzo istotnym faktem jest to, że to jest tylko być może wierzchołek góry lodowej. Tak. Jeden przypadek wyciekł, a ile takich przypadków ale nie czy wyciekło? Jest pan przekonany, tak ze 100% pewnością, że to dotyczy tylko Polski 2050? Absolutnie nie. To powinno, to może być w każdej partii, nawet w mojej. Każda partia musi być solidnie pod tym kątem kontrolowana.
prawo może się komuś nie podobać. Jeśli się komuś nie podoba, to możemy to prawo zmieniać. Ale twarde prawo, ale prawo, dopóki obowiązuje, należy się do niego stosować. My w Konfederacji wypełnialiśmy całe multum dokumentów, żeby wszystko się zgadzało. I chcemy, żeby każdy był traktowany równo, każdy był traktowany tak samo względem prawa. I tutaj były już sygnały również z partii Polska 2050, że coś tam w finansach może się nie zgadzać. Były takie sygnały, sprawozdania finansowe były kwestionowane, odrzucane. Wówczas odpowiednie organy kontrolne powinny się tym zająć. Tak? Nie zajęły się, teraz wychodzi afera, tak? I my powinniśmy teraz wszyscy, a powinien cały aparat państwowy troszeczkę nabrać trochę refleksji na to, że jednak trzeba może w tym prawie kontrolować trochę bardziej też wydatkowanie partii politycznych, żeby prawo było po prostu żywe, a nie martwe. Tak? Bo ja jako kandydat niszowy, nie tak bogaty na pewno jak poseł Gomoła, tutaj robię co mogę, wydatkuję swoje prywatne pieniądze, działam zgodnie z prawem, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że być może handlowano na listach i jest to, jak było zaznaczone w tym nagraniu, powszechna praktyka. No to ja przepraszam bardzo może za ostre słowo, ale ja robię z siebie frajera, a inni naginają. Ubolewam raz jeszcze nad tym, że nie ma wśród nas przedstawiciela Polski 2050. Tak. Tobiasz Gajda, proszę bardzo. No to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo. Sam jestem szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej w mieście Opolu i wiem, ile to jest kompromisów, wyrzeczeń, rozmów na temat limitów finansowych i tak dalej. Tak samo, jak tutaj mówiła pani, na konieczny możliwość startu dla młodych osób też na liście, to też dzięki właśnie limitom jest to możliwe. Ubolewam nad tym, że nadszarpnięto takie zaufanie do młodych ludzi właśnie w postaci tego, co się wydarzyło, czyli tej sytuacji związanej z posłem, najmłodszym posłem na Sejm, posłem Gomołą. Czekamy na wyjaśnienie oczywiście sprawy. Cieszy szybka reakcja marszałka Hołowni na temat odcięcia się od takich sytuacji, takich praktyk, podejrzeń tego typu praktyk wśród swoich ludzi. No i cóż, jeżeli chodzi o samofinansowanie, bo też jest, to było to tematem w pytaniu, no uważam, że rozmawiać oczywiście jak najbardziej można, czy na przykład tamte jakieś procenty na doradztwo wizerunkowe, czy to jest, ten zapis jest słuszny, czy niesłuszny, czy jakoś to inaczej rozwiązywać, czy jest to zgodne z tym, co się praktykuje. Natomiast tutaj wydaje mi się, że pójście zgodnie z literą prawa w swoich kampaniach, no to jest rzecz, która absolutnie jest bezdyskusyjna i tutaj wszyscy się zgodzimy, że no jest to sprawa, która się stała akurat na naszym lokalnym podwórku, no nie do zaakceptowania i niech będzie tak jak najszybciej wyjaśniona. Wszystkim kandydatom jakby zalecam oczywiście no pilnowanie tych finansów, bo to jest bardzo ważne. Przejrzystość, transparentność, uważać na wszystko, na faktury, na terminy. To jest sprawa, która absolutnie musi być pod pełną kontrolą. Paweł Kampa. Ja proszę państwa, mógłbym tutaj godzinami opowiadać o finansowaniach kampanii wyborczej, bo swoje stanowisko sekretarza wojewódzkiego piastuję już jest jakieś, nie wiem, 12 lat. Tych kampanii wyborczych było tyle. To jest taka masa pracy, taka masa kontroli, taka masa dopilnowania tych setek, tysięcy czasem kandydatów, którym już przez ręce przeszło, że tak powiem, ich rozliczenia. Oczywiście te limity to jest duże ograniczenie, natomiast one muszą istnieć z tego powodu, żeby dopuścić ludzi niekoniecznie majętnych, którzy nie są w stanie dziesiątek tysięcy złotych wydawać na kampanie wyborcze, w jakiś sposób dopuścić do tej polityki. Bardzo mi się podoba niski limit do rad gmin czy miast. Rzeczywiście z tego się da kilka banerów wyprodukować, kilka tysięcy ulotek. I z każdym rokiem coraz mniej, bo rosną koszty. Dokładnie, więc tam niewiele da się wyprodukować tych materiałów promocyjnych na tym najbliższym szczeblu dla ludzi, ale to akurat jest z korzyścią dla demokracji, ponieważ większe szanse mają ci, którzy tam wśród tych społeczności pracują przez dłuższy czas. I to jest akurat fajna sytuacja, chociaż dla nas polityków, którzy chcą się jak najbardziej reklamować w kampaniach wyborczych, to jest duże ograniczenie. Nie
nieakceptowalne jest to, że nie, jak rozumiem z tych, z tych nagrań wynika, że ktoś chciałby mieć miejsce na liście wyborczej, to wpłaca na prywatną firmę jakieś pieniądze, bo to jest żenujące, bo oczywiście, oczywiście istnieje i jest jak najbardziej słuszny pomysł wpłacania na kampanie wyborcze do komitetów, na komitet wyborczy, no bo tak, to się musi odbywać, prawda? Czasem dochodzi do takich patologii, że ktoś wpłaci dużą sumę pieniędzy i w zamian za to oczekuje jakiegoś lepszego traktowania, jeżeli chodzi o miejsce na liście, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś jest liderem jakiejś dużej listy, to powinien wpłacić na komitet wyborczy po to, żeby reszta listy, która nie może liczyć na mandaty, miała z czego prowadzić kampanię wyborczą, bo dodaje głosy tym liderom właśnie. Tak? Więc taki proceder istnieje i on jest jak najbardziej zgodny z prawem, ale nie coś takiego, że się wpłaca pieniądze na jakąś prywatną firmę. No to jest nie do obrony. To jest skandal. I duży cios dla tych, którzy działają aktywnie społecznie, prawda, na tym poziomie takim najniższym. Bo to uderza w nas wszystkich. Niestety najbardziej w młodych ludzi, tak, którzy w tym wypadku okazali się być może niedojrzali za bardzo do polityki, ale w ogóle w klasę polityczną. I to, co do wszystkiego się zgadzamy, że dyskryminuje tych, którzy nie będą siłą rzeczy zarabiać na tyle dużo, żeby sfinansować sobie we wszystkich. A jeszcze jedno pytanie. A czy taka sytuacja, gdyby się potwierdziła trochę mocniej niż tylko za pomocą enuncjacji prasowych, czy powinna prowadzić do wykluczenia z życia społecznego posła? Znaczy na pewno do złożenia mandatu. Do złożenia mandatu, tak. Myślę, że tak. Posła. Tak, no bo na to pewno. Teraz... I pewnej przerwy, tak? Ja myślę, od polityki, nie od działalności społecznej, absolutnie, tak? Ale od polityki, jednak, żeby ta refleksja przyszła. Tak. Tu się wszyscy zgadzamy. Dopuszczamy możliwość rehabilitacji. Marszałek mówi, że się poseł pogubił, bo młody jest, ale chce mu dać jeszcze szansę. Nie. No, pan poseł był świadomy tego, co robi. Oczywiście. Jednak z tych nagrań tak wynika, że pan poseł był świadomy tego, co robi i ja pojdę odrobinę dalej. O czym się mówiło, nie tylko w kręgach PSL-u, o czym mówiono trochę wcześniej przy kampanii. Natomiast ja bym poszedł trochę odrobinę dalej, bo tu wszyscy powiedzieli, że pan poseł, jakikolwiek poseł powinien się na jakiś czas wycofać z polityki. Nie, to powinien być permanentny ban. Jeśli zostanie udowodnione coś takiego, taka korupcja, to ta osoba nie powinna mieć już legalnie prawa powrotu do jakiejkolwiek działalności politycznej. Tak. Ale bez wyroku sądowego? Nie, absolutnie po wyroku sądowym. Tak jak mówiłem, jeśli się taka sytuacja potwierdzi, bo tutaj oczywiście musi być to prawomocny wyrok, ale wtedy ta osoba nie powinna mieć jakiegokolwiek prawa powrotu do polityki. I jeszcze jeden temat, proszę państwa. Mieliśmy w ostatnim czasie serię wypowiedzi ważnych, prominentnych przedstawicieli państw europejskich dotyczących tego, czy na Ukrainie powinny znaleźć się jednostki NATO. Zaczęło się od prezydenta Macrona, ale mamy też wypowiedź polskiego szefa dyplomacji, pana Radosława Sikorskiego, który mówi, że nie jest dla niego nie do wyobrażenia sobie taka sytuacja, że te jednostki miałyby się znaleźć. Aczkolwiek kwestią jest do rozważenia, czy powinny to być polskie jednostki. Czy w państwa ocenie to rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie, to słabnięcie państwa ukraińskiego w starciu z Rosją, takie wsparcie nawet powiedzmy w drugiej linii, czy na przykład przy rozminowywaniu jakichś terenów Ukrainy, to jest dla państwa opcja do rozważenia rzeczywiście. Czy powinny tam polskie jednostki pojechać? Znaczy ja... Ale po kolei może. Oddajmy pani. Bardzo panom dziękuję. Zwróćcie państwo uwagę, że w Dniu Mężczyzn panowie są dzisiaj dla mnie bardzo mili. Ja mam problem z wypowiedzią Emmanuela Macrona, tą, która mówi o tym, że powinny się pojawić na Ukrainie niektóre państwa europejskie. Ja bym chciała wiedzieć, co on ma na myśli pod hasłem niektóre państwa europejskie. Władimir Zeleński 2 lata zabiega o to, żeby NATO zaangażowało się w ten konflikt. Wiemy z różnych względów, dlaczego to się nie powinno było wydarzyć do tej pory. Natomiast rzeczywiście, to jest tak, jak pan redaktor mówi, wojna na Ukrainie przybiera teraz zły obrót. Tak? Faktycznie armia ukraińska nieco w odwrocie. I ja podobnie jak szef polskiej dyplomacji uważam, że nie jest to do wykluczenia. Natomiast należałoby się zastanowić, czy tylko na przykład Polacy, czy przede wszystkim wojska polskie powinny się tam pojawić. Chociaż rzeczywiście jest to wojna, która jest najbliżej nas. No ale to nie wynika z naszych chęci, tylko z naszego położenia.
I powinniśmy się jakby wszyscy nad tym zastanowić, i czy i na ile jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie w celu obrony naszych interesów ogólnoeuropejskich, a polskich przede wszystkim, bo jesteśmy najbliżej. No, tylko tutaj mamy też taką narrację Kremla, przypominam, która mówi, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko z NATO. Rosji z NATO. Czy to nie byłoby jakby potwierdzenie tych słów? Może panowie więcej o wojskowości? Proszę, nie, no tak jest. Tak, ja szybciutko tak nawiązując do Politico. Otóż pamiętajmy o tym, że jest kampania i ta wypowiedź Macrona to jest troszkę takie zdobycie punktów. Punktów politycznych i geopolitycznych, czyli pamiętamy jego postawę w czasie i na początku samego konfliktu, wojny. No, najpierw wiadomo, jeszcze była ta hybrydowa, czyli tutaj Białoruś, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Wtedy jakoś nikt tak mocno nie stawał po stronie, nie wiem, Polski i Ukrainy w początkowym etapie. Tam nawet nikt nie chciał jakiejkolwiek pomocy. To zabiegi rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera wytworzyły taką sytuację, że dyplomaci europejscy w końcu coś zaczęli robić dla tej Ukrainy. Pamiętajmy, szanowni państwo, że na początku była tylko Polska przy Ukrainie, jeżdżąc po wszystkich stolicach. Wypowiedź obecnie, teraz Macrona, no jest troszkę taka, tak jak powiedziałem, zbicie takich punktów politycznych. I to jest właśnie zadanie tych takich przekazów, że może ktoś pojedzie i tak dalej. Szanowni państwo, najpierw trzeba coś robić dla Ukrainy. Wiadomo, że jak nie dostanie Ukraina amunicji w tym czasie, a ma problemy z zaopatrzeniem, my swoje, że tak powiem, zapasy już dawno przekazaliśmy na Ukrainę. Wspieramy ją od samego początku, przyjmując uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych, w zamian za co od Unii Europejskiej dostajemy przysłowiową figę. Nic nie dostajemy. Nie dostajemy żadnych środków. Bierzemy to na własne barki, na barki naszego budżetu i tu można powiedzieć, że jest nam przykro pod tym względem. Ale wysłał pan polskie wojska, czy nie wysłał? Powiem tak, dyplomacja lubi ciszę. Jeżeli takie decyzje będą podjęte na szczeblu NATO, jak wiadomo, NATO musi podjąć taką decyzję, to nie jest decyzja, że jeden premier czy prezydent kraju Unii Europejskiej powie, że wysyłamy wojska. Szanowni państwo, dyplomacja lubi ciszę przede wszystkim. Czyli pod flagą NATO, jeśli już. Tak. Proszę bardzo, pan Szkarowski. Szanowni państwo, no zaczynając tutaj od wypowiedzi prezydenta Francji, pana Macrona. Pan Macron jako prezydent Francji ma pełne prerogatywy, by swoich żołnierzy wysłać na Ukrainę, jeśli ma taką wolę, no ale od Polaków, niech się mówiąc kolokwialnie, odczepi. To powinna być nasza decyzja suwerenna w oparciu o nasze interesy, a nie interesy innych geopolitycznych graczy na tej szachownicy. Tutaj myślę, że sprawa jest prosta. Natomiast zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie posłać jakieś wojska na Ukrainę bez uszczerbku na naszej własnej obronności. Ja bym tutaj uważał z deklaracjami, że wyślemy jednostki na Ukrainę po tym, jak przez ponad 30 lat polskie wojsko, polski przemysł zbrojeniowy były demontowane, obrona cywilna, my nie mamy żadnych schronów, nic. Tak naprawdę my nie jesteśmy gotowi na wojnę i mamy posłać swoich żołnierzy na Ukrainę, żeby bronili obcego państwa, niekoniecznie nam przyjaznego, bo widzimy pewne zabiegi, które są jawnie antypolskie. Więc nie, my przede wszystkim powinniśmy zadbać o nasze własne bezpieczeństwo. Polska armia powinna dbać o polskie bezpieczeństwo. My teraz musimy odbudować nasz przemysł obronny, odbudować cały nasz dokładnie potencjał obronny, bo tego potencjału nie ma. Dlatego też osobiście wzywałem podczas konferencji prasowej do budowy schronów. Nie budowy ich na papierze, przemianowania na jakieś miejsca specjalnego schronienia czy doraźnego schronienia, tylko na realne schrony. Takich schronów w województwie opolskim nie ma. Podejrzewam, że w całym kraju też nie jest pod tym względem lepiej. Gdzie nasi ludzie mają się chronić, gdy spadną pierwsze rakiety? Zasięgi rakiet Iskander, to one obejmują już całą Polskę. One są w stanie nawet razić cele w Niemczech. Tak? I nasi ludzie w miastach nie będą się mieli gdzie chronić. Więc my nie myślmy tutaj, żeby prowadzić jakieś wielkie geopolityczne ofensywy, iść dziś na wojnę, jak my nie potrafimy swojego pola obronić. Więc jestem tutaj absolutnie
przeciwny temu, żeby wysyłać polskie wojsko na Ukrainę, bo my tego wojska po prostu nie mamy. My musimy odbudować nasze zdolności. Tobiasz Kajda, tutaj padły takie słowa, że musimy bronić siebie, a nie wspierać Ukrainę. No ale jest też taka linia narracyjna, że to właśnie tam się odbywa w tej chwili obrona Polski również. Tam się odbywa nie tylko obrona Polski, ale i wszystkich europejskich wartości, bo to jest wojna o Europę, o Unię Europejską i o europejskie wartości. Doskonale rozumie to Komisja Europejska, która przecież nie zgodzi się, że tylko Polska stała pierwsza przy Ukrainie, ale Komisja Europejska również działała bardzo szybko wtedy. Szybkie sankcje, szybkie wsparcie finansowe dla Ukrainy, także i dla Polski, która przyjmowała wtedy uchodźców. Także jest to też kwestia, którą chciałem wyjaśnić, czyli że Komisja również stała przy Ukrainie od początku tej rosyjskiej agresji w Ukrainie. Nie mogę się zgodzić tutaj z kolejnym podnoszeniem karty antypolskiej w Ukrainie. Nie ma czegoś takiego jak w oficjalnych stosunkach dyplomatycznych, obecnie politycznych ze strony Ukrainy, jakiekolwiek agresja na Polskę. Tutaj Polska jest jako ten kraj, który jest najbliżej Ukrainy. Jesteśmy ramię w ramię, pomagamy sobie w tej trudnej sytuacji, więc nie można grać tą kartą antypolską. Nie, to nie ten czas naprawdę. To jest czas właśnie walki o tą Polską, o Polskę, o Unię Europejską. Niestety póki co tylko rękami ukraińskich żołnierzy. Jeżeli chodzi o prezydenta Macrona, na pewno cieszy zaangażowanie w tą wojnę w Ukrainie, czego nie można powiedzieć o koleżance PiSu Marine Le Pen, która pewnie widziałaby najchętniej namiestnika Putina w Kijowie. Na pewno tutaj to zaangażowanie jest znaczące, jest silne. Mówiliśmy też o kwestii przejazdu wojsk francuskich ewentualnie do Ukrainy, czy my byśmy umożliwili tą drogę, czy to już byłoby jakimś takim wzmocnieniem tych antynatowskich nastrojów w Moskwie i mogłoby spowodować jakąś odpowiedź. No jest to oczywiście jakieś ryzyko. Nie jest to decyzja jednoosobowa prezydenta Macrona, ale powinna być to decyzja albo NATO, czy też Unii Europejskiej, czy ona daje zielone światło tego typu praktykom, czyli wysyłaniom narodowych wojsk do Ukrainy. No jest to na pewno temat ponadnarodowy, czy nie jest temat tylko francuski. Temat, na którym należałoby się pochylić w związku z tą obecną sytuacją w Ukrainie, czyli z faktycznym słabnięciem tamtejszych wojsk. No jest to temat, który na pewno będzie jedną z osi pewnie kampanii do Europarlamentu, która już przed nami. Dziękuję bardzo. Paweł Kampa. Pan Paweł przede mną mówił o tym, że dyplomacja lubi ciszę i to jest prawda. Tak. Natomiast ja tak trochę widzę Rosję jako czołgi balet. Tak? Rosja jedzie czołgiem, ale w dyplomacji jest w stanie dokonać takich piruetów, których sobie na pierwszy rzut oka nie wyobrażamy. Przypomnę sytuację w latach 90. wojna na Bałkanach. I dziwi mnie to, że, a mam nadzieję, że mnie to dlatego dziwi, że jest to gdzieś tam już w kuluarach dyplomatycznych dyskutowane, że jednak ONZ trzeba by było włączyć w ten konflikt. ONZ jest przez Rosję nie jest traktowany jako sojusz państw zachodnich, tak? A przez cały świat traktowany jako taka siłą rozjemczą. No, przepraszam, ale niektórzy mówią, że ONZ jest prorosyjskie. Nie może być prorosyjskie, a szczególnie nie mogą być siły ONZ-u prorosyjskie, jeżeli są mieszane. Tak? No to więc chodziłoby bardziej o to, żeby zastanowić się, czy w ten konflikt nie włączyć sił pokojowych ONZ-u, co pozwoliłoby jakby rozładować tą sytuację militarną. No bo bezsprzeczne jest, że my jako Polska i państwo graniczne na to musimy podwójnie się starać, żeby nasza obronność wzrastała, żeby nasze zdolności obronne wzrastały, a pozostałe kraje NATO mogą się włączyć bardziej sprzętowo, szkoleniowo, na różnych innych polach w obronę Ukrainy. Bo jeżeli patrzymy na to, na geopolitykę historycznie, no to my musimy jednak mieć tą wschodnią granicę bardzo mocno wzmocnioną. I wracam do tego, że wydaje mi się, że siły pokojowe ONZ stanowiłyby szansę na rozładowanie tej całej sytuacji.
Czyli nie na to się jeszcze szybko odnieść, naprawdę króciutko odnieść do kilku punktów. Po pierwsze, tutaj padła koncepcja, która jest dosyć popularna gdzieś w niektórych kręgach wojskowych, że powinniśmy toczyć wojnę na Ukrainie z własnymi siłami, żeby odsunąć ją od nas. Tutaj jeszcze raz zaznaczę, że my nie mamy takich sił, by taką ambitną politykę, geopolitykę prowadzić, niestety. Bądźmy realistami. Samo wejście tej wojny. Samo wejście. I to się zasadzie, nie uda. Bo przekraczamy granice przez państwa. Jesteśmy członkami NATO, więc nigdy nie będziemy neutralni. Zawsze będziemy, nawet jeśli my będziemy jako Polska uczestniczyć w tej wojnie, to będziemy jako element kontyngentu NATO. Warto zaznaczyć, że Szwecja w tym tygodniu zaakceptowana dołączyła do NATO. Stąd postrzegam właśnie tę możliwość dokonania piruetu dyplomatycznego przez Rosję, jeżeli włączyłoby się ONZ. Natomiast chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do pewnej bardzo niebezpiecznej rzeczy, bo w geopolityce trzeba myśleć przynajmniej 3 ruchy do przodu. I widzę niestety u państwa takie myślenie, że to nie jest czas, nie teraz. Tutaj przede wszystkim odnoszę się do pana, do kolegi wypowiedzi, że nie teraz, jeśli chodzi o pełzający banderyzm na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Wy uważajcie z takim myśleniem, bo stworzycie takiego potwora, przy którym Rosja to będzie nic. To nie jest tak, że nie ma żadnych informacji od oficjeli państwowych na Ukrainie. Proszę sobie poczytać ich wypowiedzi. Te Muzeum Szuchewy, które zostało zbombardowane, to zostało za państwowe pieniądze zbudowane. Wypowiedzi wielu lokalnych polityków są. A chyba nie uznajemy banderyzmu za propolską ideologię. Wróćmy. Jeszcze ktoś chce się odnieść, bo czas nam się niestety kończy. Tak, jeszcze raz szybciutko podsumować tą sytuację. Musimy przede wszystkim zadbać o amunicję dla Ukrainy. To jest podstawa, czyli wszystkie kraje Unii Europejskiej, niech oni zejdą z tego tematu, że my tutaj mamy plan. Tak, mamy jakiś plan, tylko niech po prostu zaczną przekazywać amunicję. Tak, amunicję, bo tego, szanowni państwo... Tak, jak Czesi, którzy poszukali, znaleźli również pieniądze i chcą kupić. Wśród znajomych, bo mam też kilku znajomych na Ukrainie, także przekazali mi jedną istotną kwestię. My potrzebujemy amunicji. I niech to będzie, proszę państwa, puenta naszego dzisiejszego spotkania i dyskusji na temat przyszłości konfliktu na Ukrainie. Za udział w programie dziękujemy dziś. Jednym słowem, kto był z nami? Martyna Nakonieczyn, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, pozdrowienia w imieniu moim i wszystkich panów tutaj kolegów i pana redaktora dla sołtysów w przededniu ich święta. Dużo siły i zdrowych nóg. Paweł Dedydyński, Suwerenna Polska. Wszystkiego dobrego, szanownym państwu. Daniel Szkarubski, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Spokojnej, błogosławionej niedzieli. Tobiasz Gajda, Koalicja Obywatelska. Spokojnej niedzieli życzę. I Paweł Kampa, Lewica. Spokojnej i miłej niedzieli życzę. Nie było z nami przedstawiciela Polski 2050, chociaż liczyliśmy. Za uwagę dziękuję państwu również Ireneusz Prochera. Kłaniam się, do usłyszenia.